Proszę Państwa, bardzo jest nam miło, że możemy gościć razem w Państwa domach. Już nie jedno za pośrednictwem fizycznym księżnicy ostrołęckiej, ale właśnie poprzez medium internetowe, na które z racji sytuacji pandemicznej zostaliśmy skazani. Proszę Państwa, jestem zaszczycony, że możemy razem z profesorem Wiesławem Brzońcem dzisiaj mówić nie tylko o Badenie, o Norwicie, którego rok jubileuszowy przed nami, rok 2021, to 200 lat od urodzin naszego poety, autora Sądu i Promethiliana. Nie tylko to, reprezentujemy również Uniwersytet Warszawski oraz Zakład Literatury, Romantyzmu i Instytut Literatury Polskiej. Mamy nadzieję, że za popołudnie, które spędzą z nami Państwo, nie uznacie Państwo stracone, że wiele Bardena, Norwida, Nowego, zdołamy Państwu przekazać. Dziękuję Panu Profesorowi Rzońcy za obecność. Oddaję Panie Profesorze głos Panu. Proszę Państwa. Ja z wielkim podziwem stale zwracam się do środowiska biblioteki, to też do środowiska aktywnych intelektualnie, humanistycznie i literacko również bywalców Biblioteki Ostrołęckiej, do pani Hanny, do całego zespołu dyrekcyjnego. Zwracam się teraz z wyrazami wdzięczności za tę możliwość mówienia o bliskości kwestii literaturoznawczych z jednej strony, a z drugiej kwestii filozoficznych. Szanowni Państwo, Roman Ingarden należy do najwybitniejszych polskich filozofów. I trzeba zaznaczyć, że również najwybitniejszych polskich estetyków. Gdy sytuować go pośród takich jak Maria Gołaszewska po II wojnie światowej, Henryk Enzelberg przed II wojną światową, czy też Karol Liebelt, jeśli chodzi o polski romantyzm. To wielka osobowość i trzeba podkreślić nie tylko Polska, to nie tylko polska humanistyka, ale również humanistyka europejska, a w szczególności oczywiście humanistyka niemiecka, do której również w okresie międzywojennym w dużej mierze Niemcy były właśnie drogą czy taką przedsienią. A zatem Roman Ingarden jest także elementem pewnego internacjonalizmu, albo też elementem europejskości. Następna sprawa, ta fascynująca osobowość jest również świadectwem przemian, jakie nastąpiły od odzyskania niepodległości od roku 1919 aż po jego śmierć w czasach tak zwanego Gierka, bo w roku 1970. To również cały szereg rozterek. Oto bardzo zdolny naukowiec w roku 19 myśli o tym, by na nowo stać się Krakusem, czyli powrócić do Krakowa, do swojej rodzinnej miejscowości, a jest studentem Uniwersytetu w Getyndze. I wielu jego niemieckich przyjaciół sugeruje mu, że ma szansę na karierę również w Niemczech. Z drugiej strony, w Niemczech nasilają się tendencje antysemickie. Już wtedy, w zasadzie także w okresie I wojny światowej i w momencie właśnie, gdy zamknięto te rozgrywki również polityczne, antysemityzm był wyczuwalny. Po II wojnie światowej z kolei Roman Ingarden musiał jakoś swoją szlachetną, idealistyczną filozofię pogodzić z materializmem dominującym w czasach Stefana Żółkiewskiego i
innych wielkich teoretyków literatury, filozofów tamtego czasu. To połączenie było niezwykle trudne, tym bardziej, że w wypadku Torunia na przykład Roman Ingarden uczestniczył w promowaniu, a nawet zawiązywaniu pewnych nowych ośrodków filozoficznych, bądź starał się nadać im wyższą rangę. A zauważmy, że największą jego bodaj rozterką było to, że nie mógł powrócić do ukochanego już wtedy Lwowa. Lwowa, w którym spędził tak wiele swoich lat okresu bycia jeszcze docentem, a następnie profesorem. No i Lwowa, w którym pisał najważniejsze swoje dzieło filozoficzne, mianowicie słynny spór o istnienie świata. Jest zatem Roman Ingarden wielką osobowością polskiej humanistyki, ale również dobitnym świadectwem przemian, jakie następowały od odzyskania niepodległości aż po czasy dojrzałego socjalizmu, gdy funkcja filozofii zmieniała się bądź była po prostu trudna, gdyż kończąc ten wątek, na zachodzie Europy elementy egzystencjalizmu dochodziły do głosu i fenomenologia, podkreślam, okazywała się wtedy zbyt wyrafinowaną filozofią, a z kolei w Polsce nacisk myśli marksistowsko-leninowskiej i promocja robotnika były tak silne, że problematyka estetyczna jawiła się wielu jako wcale, jako zawieszona w jakiejś ekskluzywnej próżni. A mimo to udawało się Ingardenowi zachować etos filozofa i pozostać niezależnie myślącym i też pozostać niezależnym teoretykiem sztuki. Mówimy razem z profesorem w tej chwili o okresie już powojennym, czy wręcz powinniśmy powiedzieć tuż powojennym, wówczas Romana Ingardena. To jest okres wielkich podsumowań, ale także okres, w którym, tak jak wskazuje profesor Zońca, musi Ingarden mieć wgląd na wstrząs ustrojowy, który w Polsce się dokonuje. Pierwsze decyzje co do przyszłego kształtu swojego dzieła filozoficznego Ingarden podejmuje już przed słynnym zjazdem szczecińskim. To właśnie w 1947 roku zaczyna pisać świat, a więc swój główniak, jak bym powiedział w pracy. Główniak, a więc najważniejszy tekst filozoficzny Ingardena, który miał być dla niego wykładem podstawowej idei filozoficznej. Spór o istnienie świata wielotomowy Ingarden prowadzi aż do pierwsze dwa tomy, które właśnie wówczas w tych ciemnościach czasu już powojennego, w 1947 roku to ontologia formalna, w 1948 roku to ontologia egzystencjalna. I tu mieliśmy Państwu wytłumaczenie, że my właściwie dyskutujemy o nim jako o ojcu filozofii literatury, o prawodawcy całej dyscypliny filozoficzno-literackiej, o ojcu teorii dzieł literackich. Skoro celem Ingardena było przekształcenie z powołania, jak każdy z fenomenologów ze szkoły historiowskiej, czuł się filozofem bytu, a jednak większość swojej aktywności naukowej poświęcił właśnie filozofii literatury. 1931 rok to Das literarische Kunstwerk, 37. o poznawaniu dzieła literackiego. Jeszcze po wojnie, to podsumowujący tamte tezy, szkice z filozofii literatury. Dopiero potem studia ze estetyki.
prowadzone w 1956 roku, wielokomowe, które także Ingarden prowadzi do śmierci. Wydaje mi się to istotne, dlaczego właśnie dzieło literackie stało się podstawowym przedmiotem namysłu Ingardena. Proszę Państwa, wynikło to jako specyficzny rezultat sporu, jak Roman Ingarden toczył ze Edmundem Husserlem. Sporu o istnienie wpływów intencjonalnych. Zdaniem Husserla intencjonalność jest cechą rzeczywistości, takiej jak tu i teraz ją postrzegamy. Bytów materialnych, które nazywa Husserl realnymi, i bytów idealnych. One mają charakter intencjonalny. Żadne inne byty nie mają tego charakteru. I nie ma innych bytów niż realne, idealne, powiadał Husserl. Tu Ingarden żarliwie zaprotestował. Argument z dzieł literackich, tworzących fikcję, tworzących rzeczywistość umowną, rzeczywistość, która rodzi się w naszych umysłach, to argument właśnie z rzeczywistości, która nie jest ani realna, ani idealna. Rzeczywistość fikcjonalna nie da się ani przełożyć na rzeczywistość materialną, ani na rzeczywistość idealną, utworów idealnych. Fikcja jest rodzajem rzeczywistości pomiędzy tymi dwoma obszarami istnienia. Jest czymś niepełnie istniejącym. Fikcja jest rodzajem niedojazdnych, można by powiedzieć. Ingarden uważał, że fikcja ma ów intencjonalny charakter. Argumentował więc Husserlowi, że nie jest wyłożona, że nasza rzeczywistość oparta jest na sferze przenikających się bytów realnych, idealnych. Są jeszcze sfery bytów intencjonalnych, o których nie da się powiedzieć, czy są realne, czy są idealne, że są ani jednym, ani drugim. Są czymś pośrednim. I to są tak zwane byty mentalne. Zdarzenia zapisane na fikcjach, na kartach powieści, dzieł literackich. Specyficzny świat, jaki wytwarza utwór literacki. Świat o jakimś upodrzędnionym sposobie istnienia. Nieistniejący ani w sferze realnej, ani w sferze idealnej. Mówi się więc, że to, co wskazał Ingarden, było wyłącznie argumentem w sporze z Husserlem. Ale ten argument rozwinął się u Ingardena całą potężną bibliotekę tekstów poświęconych poznawaniu dzieła literackiego. I tutaj, proszę Państwa, oddam głos profesorowi Zający z tego względu, bardzo istotne jest dla nas także zrozumienie samej idei, metody fenomenologicznej. Bardzo jest ważne, abyśmy zrozumieli, czym jest fenomen i jak bardzo trudno jest określić ten termin w języku filozoficznym. Słowo fenomen przypisuje się rozmaite znaczenia w XIX, XX wieku. To są znaczenia diametralnie inne. I mówiąc fenomenologia, nie jestem pewny, czy rozumiemy to samo. W epoce Hegla słowo fenomen było cokolwiek bądź innego niż fenomen w epoce Husserla. Porozmawiamy chwileczkę o tym, panie profesorze. Może być dla niektórych uczestników tej debaty przerażające to, jak subtelna jest to problematyka z wypowiedzi pana Karola, to dobitnie wynikało. Spróbujmy odwołać się aż do tradycji romantycznej, która jest nam dość dobrze znana, którą rozumiemy, aby objaśnić, kim był Roman Ingarden jako fenomenolog. Otóż paradoks fenomenologii Ingardena, czyli tej już modernistycznej fenomenologii, wiąże się z tym, że ona siłą rzeczy nawiązuje do fenomenologii romantycznej. Mianowicie najważniejsze dzieło głównego filozofa okresu romantyzmu, Wilhelma Schlegla, nazywa się Phänomenologie des Geistes, czyli fenomenologia ducha. Ale jest to już fenomenologia. Mówię o niefortunności, ponieważ sądzę, że Husserl, który przede wszystkim formułował tę nową metodę patrzenia na świat, nie w pełni zdawał sobie sprawę z tego, iż początkuje ważny nurt
humanistyce europejskiej i źle byłoby, gdyby słowo fenomen odnoszący się do określonego zjawiska było spożytkowane raz jeszcze i prowadziło do nieporozumień, do których rzeczywiście prowadzi. To, co łączy romantyzm z modernizmem, czyli Hegla z Ingardenem, to jest właśnie nie tylko kategoria fenomenu, ale także kategoria świadomości. To, co pan Karol, pan profesor już zaznaczył. Obaj mówią o pewnego typu świadomości, ale romantyczny Hegel, to chcę podkreślić, mówił jeszcze o świadomości absolutnej, o świadomości ducha uniwersalnego i ta świadomość absolutna, możemy ją nawet Bogiem nazywać, niektórzy tak rozumieli Hegla wedle wzorca chrześcijańskiego, ta absolutna świadomość odzwierciedla się w świadomości jednostki ludzkiej. Czyli mamy do czynienia z metafizyką w wąskim rozumieniu słowa. U Husserla mamy również do czynienia ze świadomością, ale ta świadomość jest sprawą osobniczą, personalną. Osoba ludzka posiada teraz swoją prywatną, ziemską, fizyczną godność. Czy człowiek nie jest u Ingardena wielki z tego względu, że człowiekowi duch jawi się, że Bóg przez człowieka przemawia? Nie, odwrotnie. W fenomenologii Ingardena to człowiek posiada w sobie zdolność doświadczania, uwaga, wartości. I dopiero poprzez wartość, jakby w dalszej warstwie poznania, bo sama fenomenologia ma właśnie strukturę warstwową, człowiek może mierzyć się z wartością absolutną, ale człowiek musi dopiero do tej wartości dotrzeć. Tu trzeba, by to unaocznić historycznie, wskazać na to, że między Husserlem a Heglem jako filozofem romantycznym dokonały się wielkie narodziny, mianowicie narodziny psychologii. To się stało także w Niemczech na przełomie lat 60. i 70. wieku XIX. I psychologia nauczyła humanistów myśleć nowocześnie. Okazało się, że by doświadczyć boskości, to trzeba na przykład być przytomnym, a częstokroć nie być pijanym, częstokroć być najedzonym. Tym samym postawiono nową kategorię filozoficzną, równolegle z uświadomieniem sobie zagadnień psychologii, kategorię, którą zawdzięczamy Fryderykowi Nietzschemu oraz Wittgensteinowi. To była kategoria życia. Otóż każdy człowiek obcujący z duchem absolutnym albo z Bogiem jest żyjącą jednostką osadzoną w konkretnej kulturze, w konkretnych warunkach recepcji wartości. Stąd punktem wyjścia dla fenomenologii było życie. I tu nie wiem, czy zgodzą się Państwo ze mną, ale uważam, że fenomenologia jest pierwszym nurtem w ogóle w filozofii europejskiej, która uwzględnia tak dużą ilość czynników warunkujących. Bo owszem, jest to metafizyka, która interesowała przede wszystkim Hegla, romantyków naszego Mickiewicza, Słowackiego, ale nie jest to już historia. Fenomenologia nie zajmuje się dziejami, bo to nie jest element tego konkretnego, fizykalistycznego życia. I pojawił się jeszcze jeden czynnik obok psychologii i obok filozofii życia. Pojawił się mianowicie czynnik ilościowy.
pojawiła się matematyka. I Husserl, i Ingarden, i Elsenberg, obok właśnie studiowania filozofii, zajmowali się także matematyką. Nawet Leon Kwistek, ba, i Witasy niejednokrotnie odwoływał się do rezultatów badań matematycznych, które nie miały w czasach fenomenologii Hegla żadnej wartości. A zatem Roman Ingarden jest tak wysublimowanym filozofem, gdyż ta modernistyczna już świadomość antropologiczna narzuciła bardzo poważne wyzwania. Chodziło o opisanie procesu poznania w ogóle, w tym procesu poznawania dzieła literackiego, ze względu na wszystkie jego uwarunkowania. I już kończąc ten wątek, jeżeli na przykład Adam Mickiewicz konstruował postać Konrada i pisał wielką improwizację, to miał w zasadzie przed oczyma tylko naród polski i niespecjalnie wnikał w proces recepcji. Nie zastanawiał się nad tym, czym będzie megalomania polska na przykład. Natomiast autor wpisany w Romana Ingardena proces komunikacji artystycznej i komunikacji literackiej, ten autor ma przed swoimi oczami odbiorcę, ma czytelników. I ten nowoczesny, modernistyczny pisarz myśli już o tym, co właściwie chce przez to powiedzieć, jaka jest jego intencja, co to znaczy intencja, czym jest byt intencjonalny, z jaką intencją chodzi czytelnik do czytelnik, czy do biblioteki. On ma określone oczekiwania. On jest konkretnym człowiekiem. I tym samym recepcja dzieła literackiego i recepcja wartości stanowiły elementy nowego procesu poznawczego, który uwzględniał życie. I pod tym względem Roman Ingarden i Husserl podobni byli do Henri Bergsona, czyli do elan witalizmu. Podobna była myśl fenomenologiczna. I w jednym i w drugim wypadku po Augusta Comte'a doświadczeniu matematyki liczono się z niczym innym jak realiami czytelnictwa. Realiami recepcji dzieła artystycznego. Z jednym zastrzeżeniem, proszę Państwa, teoria dzieła literackiego Romana Ingardena to nie jest aktywizacja czytelnika pod każdym możliwym względem i za wszelką cenę. To nie jest swobodne i niezobowiązujące zaproszenie czytelnika do lektury. To jest wyposażenie czytelnika, jak powiedział profesor Rzońca, w warunki tej lektury. Kompetencje, którym on musi sprostać. Ingarden to nie zachęta do swobodnej lektury i czegoś, co po Ingardenie nazywać będziemy anarchizmem interpretacyjnym. Ingarden to nie zbiór, pewne zebranie nad dziełem i dyskusja w jakimś kakofonicznym echu, kto co o tekście myśli. Ingarden to obowiązki, jakie nakłada dzieło na czytelnika. To jest pierwsza tak śmiała koncepcja teorii dzieła literackiego, która aktywizuje czytelnika, która mówi, że nie ma dzieła literackiego bez jego konkretyzacji. Tytuł tekstu Ingardena to poznawanie dzieła literackiego. To nie dzieło literackie w stanie czystym, ale poznawanie, a więc stawanie się tego dzieła w aktach. Częściej aktach odbiorczych niż aktach wytwórczo-odbiorczych. Częściej chodzi tu o czytelników i interpretatorów, którzy konkretyzują kolejne poziomy dzieła literackiego, niż o autora i jego proces twórczy, do którego nie mamy wglądu, bo nie jesteśmy autorem. Więc jedno wyłączne zastrzeżenie, to nie jest zaproszenie do upowszechniającego czytania. To jest nałożenie na czytelnika bardzo elitarnych kompetencji,
które Ingartem w swoich kolejnych tekstach nieustająco wyśrubowuje. To nie jest zaproszenie do anarchizmu. To, że Roman Ingarden to nie jest jednak filozofem, który ma szansę wytrafić pod strzechy, tłumaczy się właśnie tym, że jak powiedział słusznie profesor Sancel, jego myśleniu estetycznym jest zawarty czynnik ekskluzywności. Ekskluzywność oznacza to pewien trud rozumienia, trud interpretacji. Rzeczywiście dzieło literackie, by teraz czytać, nie wystarczy po prostu otworzyć książkę. I nie może być to jakakolwiek sytuacja sprzyjająca takiej machinalnej recepcji dzieła artystycznego, recepcji charakterystycznej na przykład dla czytania codziennej gazety. I tu chcę podkreślić, że ten proces właśnie ekskluzywizacji sztuki, recepcji tekstu nastąpił jako odwrót od romantyzmu. I to dokonało się u francuskich parnasistów. W Niemczech było to mniej dostrzegalne, ponieważ sztuka Biedermeierowska była z zasady dostępna. I ta niemiecka sztuka miała być podobna do naszej sztuki pozytywistycznej. No i rzeczywiście ani Sienkiewicz, ani Orzeszkowa, ani Konopnicka nie są autorami ekskluzywnymi. Dopiero w tym samym mniej więcej czasie, to znaczy w latach 70., pokazuje Cyprian Norwid, funkcjonujący tak jak Ingarden w Niemczech w istocie, funkcjonujący we Francji, czym jest właśnie recepcja dzieła literackiego. To jest lektura staranna, to jest wgląd, to jest aktywność wielofazowa. A zatem nic dziwnego, że przypadkiem się tak stało w ramach rocznicowych, gdy rok Ingardena sąsiaduje z rokiem Norwida, przypadkiem się tak stało, ale to zauważmy z pełną odpowiedzialnością, i Norwid, i Ingarden poruszają się w sferze kultury wysokiej. Również takiej, której poruszał się choćby wspomniany już dzisiaj Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witkacy, ale on potrafił poruszać się także w sferach niższych. Jego odczyty, a na jednym z nich był Roman Ingarden, jego odczyty właśnie miały popularyzować te ekskluzywne idee nowej estetyki i nowej teorii sztuki. Do tych nowych teorii należał formizm. I Romana Ingardena filozofia dzieła literackiego nie ignoruje tych nowych osiągnięć z zakresu formalizmu, a również z zakresu, kończąc ten wątek, strukturalizmu. Jest na pewno Roman Ingarden elementem ekskluzywności modernistycznej. Może nie aż na tym poziomie, na jakim słynna chimera Miriama Zenona Przesmickiego, ale tak czy siak chodzi tu o kulturę wysoką, o kulturę wysmakowaną i to dzieło literackie ma być właśnie Kunstwerk. A Kunstwerk oznacza dzieło sztuki, a nie po prostu dzieło literackie. Stąd, uruchamiając jeszcze jedną perspektywę naszej debaty, istnieje różnica między niemieckim rozumieniem tego słowa, a naszym rozumieniem, już zaznaczona we wstępnej części naszych wystąpień, mianowicie tam w Niemczech chodzi o dzieło udatne, o dzieło wyraziście posiadające
wartość artystyczną, dzieło piękne. Tym samym krytyka Ingardena, że jego koncepcja bywała osadzona w próżni teoretyczno-literackiej, może się tłumaczyć tą właśnie rozbieżnością między Kunstwerk a naszym po prostu dziełem literackim, czy też powieścią w praktyce, bo tu wiersze są w lepszej sytuacji niż epika. Ja się mogę zgodzić na to, że koncepcja Ingardena różni historyczno-literacki z tego względu, że tego wymagała metoda fenomenologiczna. Proszę Państwa, Husserl powiadał, że podstawą fenomenologii husserlowskiej jest epoche. Epoche, a więc zawieszenie wszystkich zewnętrznych kontekstów, tylko to jest warunkiem czystego namysłu nad bytem. Jeżeli uwzględnimy epochę, uzmysłowimy sobie, że Ingarden nie mógł stworzyć teorii dzieła, które byłoby zrelatywizowane do konkretnej epoki historii literatury, które byłoby w pewnym kontakcie z historią literatury, dawałoby się egzemplifikować. W swojej analizie dzieła literackiego, budując teorię warstw, Ingarden przywołuje przykład stepu patermańskich. I analizuje warstwy dzieła literackiego na przykładzie stepu patermańskich, ale mogłaby w tym miejscu zjawić się dowolna inna realizacja literacka. Myślę, że atutem Ingardena jest właśnie to, że możemy czytać o dziele literackim w sposób niezrelatywizowany, że jest to pewien konieczny aspekt metody fenomenologicznej. Nie tyle bada, co cecha istotna. Przywołaliśmy Norwida, przywołaliśmy właśnie jego, jak rozumiem, za profesorem Johnson, jako autora ekskluzywnego, autora, którego poetycki system znaczeń odpowiadałby subtelności czy kinezji narzędzi Ingardena, tej teorii rozbioru, którą Ingarden proponuje. Skąd w ogóle ta kinezja u Ingardena się pojawiła? Proszę Państwa, fenomenologii literackiej Ingardena wszystko zaczyna się od podstawowych sporów. Między innymi sporu o sens i znaczenie. Te spory o znaczenia i reprezentację znaczeń u Ingardena są zawsze zrelatywizowane do podmiotu. Czym innym jest powiedzieć, że coś oznaczamy poprzez język? A czym innym jest powiedzieć, że wyznaczamy za pomocą języka jakiś przedmiot? Jeżeli mówimy Napoleon Bonaparte, to oznaczamy Napoleona Bonaparte. Każdy z nas widzi Napoleona Bonaparte. Widzimy go z fizjonomii, z twarzy, z korpusu. Wyobrażamy go sobie w jakimś stroju. Wyobrażamy go sobie w jakiejś reprezentacji symbolicznej. Ogólnie obraz Napoleona Bonaparte jawi się nam w oczach. Jest jakiś rodzaj egzemplifikacji poznawczej nazwy Napoleon Bonaparte. Ale Ingarden powiada, czym innym jest oznaczanie, a czym innym jest wyznaczanie. Jeżeli ja zamiast słowa Napoleon Bonaparte powiem pierwszy cesarz Francji, zwycięzca bitwy pod Marengo, czy też pobity pod Waterloo, to za każdym razem w tych trzech przypadkach wyobrażam sobie innego mężczyznę, innych historycznych i empirycznych okoliczności. Raz widzę mężczyznę pod Marengo, raz widzę mężczyznę pod Waterloo, raz widzę mężczyznę na tronie francuskim. Nawet jeśli jest to ten sam mężczyzna, Ingarden powiada, to są trzy różne wyznaczenia znaczenia. I tak właśnie Ingarden widzi dzieło literackie. Tak jak tego przysłowiowego Napoleona Bonaparte. To podstawowa różnica Pregego i Husserla między nazwą a znaczeniem. Dla kogoś dzieło literackie to mężczyzna pod Marengo. Dla kogoś dzieło literackie to mężczyzna pod Waterloo. Dla kogoś dzieło literackie to mężczyzna na tronie francuskim. To Ingarden nazywa perspektywizmem poznania ludzkiego. I to osiągał artystycznie Norwid, budując tak zwaną wieloperspektywiczną lirykę, na przykład w Bademeku, uruchamiając wiele punktów widzenia w swojej poezji naraz, jednocześnie. I dobrze by było porównać te dwie praktyki, filozoficzną, naukową debatę, scientystyczną, z artystyczną.
okazuje się, że punkt widzenia, ingardenowska teoria znaczenia i norwidowska koncepcja poezji mają wiele wspólnych. Okazuje się i z tej wypowiedzi to już dobitnie wynikało, że mamy do czynienia z pewnym powinowactwem duszy, jak to w wieku XIX określano. Mianowicie Norwid i Ingarden mówią tymi samymi głosami. Ale przede wszystkim chodzi o to, że teoria dzieła literackiego, że estetyka drugiej połowy XIX wieku już w pełni świadome były zjawisk semantyki. Mianowicie, jeżeli Adam Mickiewicz wypowiadał słowo Napoleon, a chodźmy do odpowiedniej części pana Tadeusza, to nie miał w ogóle na myśli, jak niektóre matki francuskie, które straciły swoich synów na polach bitwy, że chodzi tu o jakiegoś buńczucznego, szowinistycznego, no nieomalże zabójcę, a nie zaś o patriotę. Adam Mickiewicz przez nazwisko Napoleon pojmował szermierz wolności. No ja państwa przepraszam, ale jakiego typu wolność po klęsce, po bitwie pod Waterloo w 1815 roku zaistniała w Europie? I dla kogo? Dla Polaków? Dopiero finał I wojny światowej przyniósł niepodległość. A przy granicach Francji no, rezydowały wojska okupacyjne. Wellington doprowadził do swojego rodzaju okupacji Francji. Jakie były wolnościowe rezultaty jego wielkiego pochodu? Zniszczenie Jeny, zniszczenie Weimaru i wielu, wielu miast wschodnich Niemiec. O czym teraz mówimy? O tym, że przemiany, jakim podlegali Cyprian Norwid i Roman Ingarden, wiązały się w ogóle ze zjawiskiem nowoczesności. Wiązały się z tak zwanymi poetykami modernistycznymi. Kiedy najogólniej mówiąc, zdano sobie sprawę ze skomplikowania rzeczywistości. Wracam do wątku już podjętego. Ta sama rzecz ma różne brzmienia. I tu malarstwo francuskie, na przykład Wschód Słońca Claude'a Monet, dotyczy tych samych spraw. Zależnie od oświetlenia, przedmiot zyskuje zupełnie inną tożsamość. Napoleon niemiecki jest oprawcą, Napoleon polski jest szermierzem wolności, Napoleon francuski jest patronem wielkiego narodowego nieszczęścia. Nowa poetyka, poetyka modernistyczna, już absolutnie zdaje sobie sprawę z tych paradoksów, które romantyzm odkrył, ale zbyt był idealistyczny, aby docenić rozmiary czegoś, co dzisiaj się nazywa polisemantyzmem. I warstwy dzieła literackiego oraz fazowość recepcji no, wiążą się także z owym polisemantyzmem modernistycznym w ogóle. Polisemantyzmem, który historycznie rzecz biorąc zawdzięczany był przede wszystkim francuskiemu parnasizmowi. I chciałem przy tej okazji odwołać się do wielkiego konkurenta Romana Ingardena, ale także do przyjaciela. Między innymi zetknęli się w Toruniu ze sobą, gdzie Elsenberg po II wojnie światowej pozostał i był tam profesorem, notabene hołubionym obecnie przez Uniwersytet Toruński. W roku 2002 ukazała się znowu jego książka Kłopot z istnieniem, a w 2005 jego rozprawa Wartość i Człowiek ukazała się znowu.
Ten Toruń jest miejscem spajającym Wikatego, Elsenberga i Ingardena, a Elsenberg został tu przeze mnie wspomniany nie tylko z tej racji, że jest znakomitym estetykiem okresu międzywojennego, ale także z tej racji, że jego praca doktorska była napisana nie u Husserla, wielkiego piewcy modernizmu niemieckiego, ale u wielkiego piewcy modernizmu francuskiego, bo u Henri Bergsona. Ale charakterystyczne jest to, że ta praca doktorska dotyczyła poezji właśnie, nie filozofii, i ona poświęcona była liryce La Comte de Lisle, czyli Parnasizm par excellence. On był współtwórcą nurtu, ale nie aż tak istotnym jak Théophile Gautier. Tak czy siak, parnasiści wymusili pewnego typu rodzinny związek filozofii i literatury. Okazało się, i to jest też rys owej ekskluzywności, okazało się, że literatura jest w istocie filozoficzna. Państwo powiedzą, no a mesjanizm Mickiewicza to co, nie wymaga filozoficzności? Owszem, wymaga filozoficzności, ale nie jest to właśnie filozoficzność czytelna. Nie jest wyrafinowana, ponieważ każdy, kto zna dzieje Jezusa i wie, że cierpiał, że umarł na krzyżu i że odkupił ludzkość, zrozumie zawiłą filozofię mesjanistyczną. Natomiast od czasów parnasizmu zaczynają się, potocznie rzecz ujmując, schody, ponieważ czytanie komplikuje się. I by zacząć nowy blok problemowy w naszej debacie, pozwolę sobie przeczytać fragment interpretacji romantyka, interpretacji, która była udziałem Norwida. Myślę o Norwida rozprawie o Juliuszu Słowackim, no ale interpretacji już otworzonej na nowego typu humanistykę modernistyczną. Nie dziwimy się teraz, że nie rozumiano Norwida. To, co on w ogóle interpretował Słowackiego, to żeby go lepiej rozumiano. Bo Słowacki, mimo że nie miał późniejszej sławy, to był jednak uznanym poetą. A Norwid walczył z zarzutem ezoteryzmu. I nie przebierano w słowach. Tym samym Norwid starał się uczytelnić swoje własne dzieło artystyczne. Starał się zapromować fenomenologię własnej liryki. Czy to się udało? I to jest niezwykłe. Norwid, który był oskarżany o androniczność, którego Julian Klaczko jako najwybitniejszy krytyk późnego romantyzmu nazywał właśnie pisarzem Andronów, ten Norwid otrzymał, uwaga, oklaski. No, nie licząc recytowania rzeczy o wolności słowa, to był chyba tylko drugi przypadek w całym jego abnegacyjnym, trudnym, bardzo romantycznym w istocie życiu, kiedy jego wystąpienie opatrzono oklaskami. Ale czy były to oklaski odnoszące się do modernistycznego wymiaru jego wystąpienia? Niestety absolutnie nie. Podobało się im uznanie Słowackiego, które było również uznaniem romantyzmu. To tak jakby Norwid przed słuchaczami w czytelni paryskiej przyznał się do tego, no cóż, moje dzieło nie jest tak doskonałe jak dzieło Juliusza Słowackiego. Nie zwrócono natomiast uwagi na prekursorski wymiar
tych wykładów paryskich z 60 roku. One następowały po wykładach Klaczki poświęconych Mickiewiczowi. No, ale Klaczko był entuzjastycznie przyjmowany, a oklaski dla Norwida były niewiarygodnym dobrodziejstwem. I tym rysem ingardenowskim już owych przełomowych wykładów jest właśnie zwrócenie uwagi na wielorakość czytania i zarysowanie po raz pierwszy perspektywy polisemantyzmu. Nic dziwnego, że Norwid był świadom tego, iż jego liryka właśnie, co w wieku XX szeroko opisywano, jest właśnie poezją wieloznaczeniowości. I pisze o tym tak. Czyta się poetów w coraz głębszych głębiach. Także czytanie każdego dzieła jest nieskończone. Czy mamy tu ideę, o której mówił Karol, ideę właśnie poznawania? Otóż to. Cóż to znaczy nieskończone dzieło literackie? No, posiadające określone warstwy znaczeniowe. Recepcja zależy od życia. Życie zmienia wizerunki określonej rzeczy. A zatem z Ingardenem łączy Norwida ów wymiar świadomości tego, że kontakt z dziełem sztuki jest sprawą właśnie pewnego procesu. I ten kontakt ma się skończyć opisaniem nie tylko wyglądów, nie tylko brzmień słownych przez czytelnika, ale ma przez konkretyzację prowadzić no, do świata przedstawionego. To jest kategoria ingardenowska stricte, świat przedstawiony, ale ten świat przedstawiony właśnie każdorazowo zależy od warunków czytania, od miejsca czytania, od uposażenia kulturowego czytelnika. No, mówiąc banalnie, jeśli czytelnik obcuje tylko z kryminałami i otrzyma w pewnym dniu jakiś tekst Witkacego, na przykład pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia, o którym Witkacy z Ingardenem rozmawiał, to taki czytelnik machnie ręką i powie, no ktoś tu zawraca mi głowy. I pewnie nie wiadomo, po co to czyni. Natomiast czytelnik nowoczesny, którego Norwid projektował, postulując w Polsce inteligencję, on zechce potraktować właśnie dzieło literackie jako pewnego typu świat bogactwa znaczeń, świat wieloznaczeniowy i świat konstytuujący wartość. To, co dla Ingardena było szalenie ważne, to o wiele ważniejsze niż dla Witkacego. Łączy nadawcę z odbiorcą wartość. Raz jeszcze mówię, nie duch absolutny jak u Hegla. Nie ma tu już miejsca na łatwą, pod strzechami dostępną komunikację. To jest wartość. I jak mówi Max Scheler, konkurent, niemiecki konkurent Romana Ingardena, to, co decyduje o ludzkiej godności i o dostojności dzieła sztuki, to jest właśnie wartość. Piękno łączy się z dobrem.
Można powiedzieć, że w fenomenologii powracają w ten sposób wartości platońskie. One były również istotne dla Cypriana Norwida. Więc zaczynając od tego, co profesor Żońca wskazał w wykładzie o Juliuszu Słowackim, wskazując, że Norwid głębinuje głębie Słowackiego. Jeszcze głębiej, tak? Można powiedzieć już zupełnie tautologicznie. Proszę Państwa, gdybyśmy mieli to przenieść na język warstwowej analizy dzieła literackiego Romana Ingardena, to tak jak profesor Żońca już o tym wspominał, należy powiedzieć na początku, czym jest owa warstwowa budowa dzieła literackiego. W opinii Ingardena dzieło literackie składa się z warstw, które są wyłaniane każdorazowym aktem odbiorczym, aktem aktywności czytelnika, odbiorcy interpretatora. Ta najniższa warstwa, warstwa fundamentalna i podstawowa, to warstwa jakości brzmieniowych. Warstwa jakości brzmieniowych. Wyższa warstwa, warstwa całości znaczeniowych, a więc ten próg, oczywiście fikcyjnie przez Ingardena skonstruowany, to nie jest jakiś próg w dziele, jakaś poprzeczka zawieszona w tekście zawsze w tym samym miejscu, to jest ten miejsce, w którym kulminują nasze znaczenia, nasze myśli o tym, co dzieło znaczy, co oznacza sobą, jakie akty rozumienia to dzieło wyznacza. To jest warstwa całości znaczeniowych. Idąc wyżej, mamy do czynienia z budowaniem coraz wyższych progów myślenia o dziele. Warstwa zatem wyglądów uschematyzowanych. Te wyglądy uschematyzowane to obrazy ewokowane przez utwór. Obrazy, które mogą być, proszę Państwa, zupełnie stereotypowymi wizerunkami. Ingarden nie mówi nam o tym, abyśmy tu uruchamiali jakieś nasze niesamowite myślenie poetyckie, artystyczne. To najbardziej trywialne obrazy, takie jakie są, jakie w pierwszym momencie jawią się w naszej głowie. Popatrzmy, jak wyglądają te dwie warstwy na przykładzie znanego, myślę, nam wszystkim lepiej lub gorzej wiersza, uważanego za najwybitniejszy tekst Cypriana Norwida, myślę o fortepianie Chopina. Ale ja bym chciał jednak dokończyć, profesorze, ponieważ chcę dojść do jakości metafizycznych, dobrze? Bo o tym jest wykład o Słowackim, o tym głębinowaniu głębi. Już za chwileczkę oddaję Państwu profesora, bo fortepian Chopina jest ewidentnie idealnym tekstem, aby pokazać to działanie warstw. Proszę Państwa, więc tylko ostatnie słowo. Warstwa przedstawień i najwyższa warstwa jakości metafizycznej. Proszę Państwa, to jest warstwa, o której się mówi, nigdy nie spełnia się całkowicie w teorii Ingardena. Ona jest warstwą potencjalną. Jej się nie da wyobrazić do końca. Jakości metafizycznych nie da się wyspekulować, skonturować, skonceptualizować do końca. To jest studnia bez dna u Ingardena. Mówi się więc o tym, że to jest taka kategoria z Arystotelesa, o aktualizacji potencji. Jakości metafizyczne to potencje, jakieś możliwości odczytania dzieła literackiego do zaktualizowania. Stopień aktualizacji tych potencji zależy od naszych mentalnych możliwości. Albo, przypominam, to ekskluzywna interpretacja czytania i odbioru, kompetencji interpretacyjnych. Nie chodzi tylko o zdolności umysłowe, ale o kompetencje warsztatowe w czytaniu tekstu. I teraz, jeżeli te jakości metafizyczne są studnią bez dna, to przypomnijcie sobie Państwo słowa Norwida z wykładu o Słowackim. Podejmuję decyzję inaczej niż wszyscy moi koledzy, inaczej niż Mickiewicz w prelekcjach paryskich, inaczej niż Klaczko w wykładach o Mickiewiczu. Podejmuję decyzję o nieskończonym głębinowaniu tekstu słowackiego, wchodzeniu w głąb głębi, głąb, głębi, głębi. To jest, proszę Państwa, to, co Ingarden miał na myśli, mówiąc o najwyższej, najistotniejszej warstwie, nieskończonej, nie dającej się skończyć konkretyzacji jakości metafizycznych. I to Państwo także zobaczyć głos panu profesorowi. To była bardzo potrzebna część naszej debaty, gdy Karol właśnie powiedział o wartości, jaka się konstytuuje
przywiązuję do tego wielką wagę i dążyłem do tego, aby poprzestać na dwóch jedynie warstwach, w pełni świadomie, z tej racji, że ilekroć w życiu publicznym ktoś się wypowiada o Ingardenie, tylekroć mam poczucie, że go romantyzuje albo atawizuje, to znaczy przypisuje mu większy udział treści metafizycznych wpisujących się immanentnie w jego rozumowanie, niż jest to potrzebne czy konieczne. Bo chcę powiedzieć, że by zrozumieć o poznawaniu dzieła literackiego, starałem się czytać jego rówieśnika, do którego jeszcze wrócę, mianowicie Maxa Schellera. I w jego pracy istota i formy sympatii, trzykrotnie aż pracy wydawanej w okresie międzywojennym, pracy poczytnej nie tylko w Niemczech, jest właśnie cała owa subtelność wartości wyłożona. Najpierw wartość, a potem metafizyczne treści. Ale te treści metafizyczne to w istocie jakości metafizyczne. I cieszę się bardzo, że w Karola wypowiedzi ta subtelność wybrzmiała, bo byłbym zbulwersowany, bo powiadam, kategoria treści metafizyczne bywa myląca. To tak oto, jakby ktoś czytał dzieło literackie i mu się duch absolutny w trakcie lektury objawia. No błagam, nie ma mistyki ani u Schellera, ani u Ingardena. Może kategoria idealizmu jest jeszcze odpowiednia, ale jeżeli kategorię idealizmu łączymy z Fichtem, z Schellingiem, z Heglem i poetami typu Novalis, Tieck, Hölderlin, no to nie mamy prawa łączyć tych kategorii z Ingardenem. To, co powiedziałem, jest ważnym wstępem do Norwida, ponieważ są czytelnicy, którzy twierdzą, że gdy obcują z fortepianem Chopina czy z innymi jego tekstami, no ewidentnie doświadczają tam istnienia wartości. Nie kwestionuję tego. Niemniej właśnie Ingarden uczy, jak ostrożnie powinniśmy czytać poetów premodernizmu, czy w ogóle jak ostrożnie powinniśmy interpretować dzieła już modernistyczne, a Parnasizm i Norwid, wychodząc z romantyzmu, te właśnie tendencje początkują. I zresztą dzisiaj to udowadniamy. I popatrzmy teraz, jak pomyślany jest fortepian Chopin. Tu jeszcze jeden czynnik się nie pojawił, który miał może małe znaczenie dla samego Ingardena, ale dla Elsenberga miał już spore znaczenie. Chodzi mianowicie o muzykę, o udział muzyczności w tym, co się składa na wartość literacką. Scheller mówi również o tym. I gdy porównujemy teorię muzyki, która była udziałem Wilhelma Schellinga we wczesnym romantyzmie, z muzycznością Maxa Schellera, to dzieli je przepaść. Najkrócej mówiąc, tamta muzyczność polega na tym, że no, Orfeusz jakby słuchał Boga i Bóg, albo co w romantyzmie częste, albo diabeł, tak zwany sogenante daimonion, natchnęli artystę i artysta wyraża te właśnie metafizyczne, absolutystyczne treści. A tu podkreślam, do wartości dochodzi się poprzez perspektywę świecką i perspektywę już rzeczy, czy perspektywę materialistyczną. Druga część, słuchamy teraz, jakby to było dzieło muzyczne, bo w czasach Wagnera, a wtedy, gdy fortepian Chopina był napisany
Wagner zaczynał zyskiwać na swoim znaczeniu, późny niemiecki romantyk i premodernista, zarazem autor tak zwanego języka syntetycznego. Zobaczmy, jak fortepian Chopina może być traktowany jako dzieło muzyczne. Na pozór jest to wspomnienie. Byłem u ciebie w te dni przedostatnie, gdy podobniałeś co chwila do upuszczonej przez Orfeja liry, w której się rzutu moc z pieśnią przesila i rozmawiają ze sobą struny cztery, trącając się po dwie i szemrząc z cicha, zacząłże on uderzać w ton, czy taki mistrz, że gra, choć odpycha? Niezwykły wiersz. Traktujemy często ten pasus jako po prostu umiłowanie Chopina albo umiłowanie romantyzmu, a zauważmy, że mamy tu do czynienia z Orfeuszem. No a to zależnie od Ingardena. Jego lira, gdy upada albo na piasek, czy w piasek właściwie, albo na trawę, albo na drogę kamienną, czy na posadzkę kamienną, w której świątyni ateńskiej. To, czy lira upada na ten grunt, czy na ten, wszystko zmienia. Bo albo ją słychać, albo jej nie słychać. To jest właśnie Norwi. Czyli sytuacja liryczna jest już sprawą późniejszej konkretyzacji. Jednocześnie ten syntetyzm, który możemy łączyć z Wagnerem, polega na tym, że Chopin nie jest tą bądź inną osobą, tylko, jak mówił Karol trafnie o Napoleonie, Chopin podobnieje do tego przedmiotu bądź innego przedmiotu, podobnie dzieło literackie. Jeśli pytaliśmy dopiero co Mickiewicza ballady i romansy, to nam się pan Tadeusz skojarzy z balladami i romansami. Jeżeli Jamesa Joyce'a pytaliśmy Finnegan's Wake, to być może w panu Tadeuszu dostrzeżemy jakieś pierwociny Finnegan's Wake. To jest element procesu lektury. Ale wyrafinowanie tego wiersza wiąże się właśnie z tym, że jest bodaj pierwszym nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzą, w polskiej literaturze tak dalece świadomym muzyczności. No ale w czasach Wagnera i rodzącego się symbolizmu we Francji, no muzyczność była na ustach estetyki. To było jedno z najważniejszych wówczas słów. Mianowicie... Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj, panie profesorze, też na to, o tym zapomniałem powiedzieć, ale nie byłoby tej magii muzyki wiersza norwidowskiego, gdyby nie fakt, że warstwy ze sobą współpracują, to znaczy gdyby warstwa ze strojów brzmieniowo-akcentowych, co chwila, struny cztery, z dala, oddala, gdyby to nie współpracowało z warstwą całości znaczeniowych, nie byłoby owego efektu hipnozy dźwiękowej, którą osiąga Norwid. Więc proszę państwa, też bardzo ważna uwaga dla państwa. Nie możecie warstwowej teorii dzieła literackiego interpretować jako pewnej suchej abstrakcji, gdzie po prostu warstewkami, jak po prostu warstwy tortu w cieście się odkłada te kolejne progi rozumienia tekstu. Nie, proszę państwa. Ingarden mówi o czymś, co jest tak zwaną teorią superwarstwy. Superwarstwa, która przechodzi przez te wszystkie cztery warstwy naraz i bierze z nich to, co najlepsze, dając u czytelnika coś, co można nazwać polifonią wartości. Ingarden to nazywa polifonicznym zestrojem jakościowym. To jest ta superwarstwa. Czyli jeżeli Norwid działa na nas swoją muzyką, to nie jest tylko tak, że działa brzmieniem i akcentem, ale brzmieniem i akcentem połączonym z rozkładem znaczeń, z biegiem znaczeń,
gdyby ta muzyka wiersza nie współpracowała z semiozą, czyli z obiegiem znaczeń w tekście, z tym, jak odsłaniane są kolejne znaczenia, a razem z nimi, jak są uruchamiane kolejne wyglądy uschematyzowane, obrazy znaczeniowe, przedstawienia, by nie było tego efektu. Tu nie działa jedna tylko z warstw, tu działają wszystkie naraz, na mocy tej warstwy, superwarstwy, spoiny, która łączy ze sobą wszystkie efekty działania dzieła w zestrój, polifoniczny zestrój jakościowy, jak mówi Ingard. Panie profesorze. Śmieję się teraz w duchu, dlatego że nie wiem, w jakiej mierze profesor Samsel był świadom konsekwencji tych spostrzeżeń teraz dotyczących wiersza fortepianu Chopina. Wiersza fortepian Chopina, ponieważ z Norwidem nie łączy się kategorii strukturalizmu. A czyni się to przynajmniej niezmiernie rzadko. No bo uważa się, że strukturalizm to jest metoda dwudziestowieczna, no i może zanadto formalistyczna, a nie łączy się, do czego badacze Norwida przywiązywali wielką wagę, strukturalizmu z pojęciem całości. Norwidowi bardzo zależało na tym, by budować całość. Notabene Max Scheler mówi także o całości. Ważnym elementem w ogóle całej tradycji modernistycznej jest myślenie właśnie całościowe, czyli strukturalistyczne i myślenie funkcjonalistyczne, to znaczy jaką rolę w obrębie całości pełnią dane elementy i jak warstwy decydują o tym, że dane dzieło, czy dana rzecz, czy dany byt stanowią całość. I tu warstwa nie jest częścią struktury, panie profesorze. To znaczy ja tutaj absolutnie nie chcę przypisywać analizy Norwida do strukturalizmu. Superwarstwa nie ma reguł. My o niej tylko tyle wiemy, że spina te inne warstwy. Ale jak ona działa? To jest tajemnica. Więc ocalamy tu tajemnicę wiersza norwidowskiego. Po prostu wiemy, że jest jakaś klamra, która to wszystko spina. Ale to... Tak, i tu szybko bardzo profesor Samsel rzecz unormował. Rzeczywiście, jeżeli się odwołać do kursu językoznawstwa ogólnego Ferdynanda de Saussure z 1916 roku, to tam mamy do czynienia z jednostkami języka i mamy do czynienia z pewnym formalizmem konstrukcji językowej. To jest formalizm dotykalny nieomalże, a tu rzeczywiście mamy do czynienia z magią muzyczności, z magią syntetyczności. Absolutnie tak. Nie da się tego sprowadzić do strukturalizmu, dla którego bazą metodologiczną był jednak formalizm. Przede wszystkim formalizm rosyjski. Nieprzypadkowo we Francji formalizm zaznaczył się bardzo słabo, właściwie w ogóle go nie było, ponieważ tradycja właśnie muzyczna i ta tradycja subtelności parnasistowskich była zbyt dla artystów paryskiego Parnasu ważna. A zatem konstatujemy, że te struny rozmawiając, one się o siebie trącają. O, to jest ultraszelerowskie i fenomenologiczne. One się wzajemnie rozumieją. One, jak powiedziałby Max Scheler, są empatyczne. One wzajemnie zdają sobie sprawę ze swojego istnienia. No myślę, że na tego typu strukturalizm to moglibyśmy obaj przyznać. Są świadome poszczególne warstwy tego komplementarnego istnienia. I one trącają się po dwie. Jest czynnik matematyczny, tak ważny dla Husserla. A jeszcze szemrzą przy tym. Tu Norwid gromadzi właśnie wiele pojęć odnoszących się do różnorakich zjawisk dźwiękowych. Trzecia część wiersza fortepian Chopina to już uosobienie uschematyzowanych wyglądów ingardynowskich. Bo mamy bowiem, byłem u ciebie w te dni, Fryderyku, którego ręka
dla swojej białości alabastrowej i wzięcia, i szyku, i chwiejnych dotknięć jak strusiowe pióro, mieszała się w oczach z klawiaturą ze słoniowej kości. I byłeś jako owa postać, którą z marmuru włona, niźli ją kuto odejma dłuto geniuszu wiecznego Pigmaliona. I tu chcę wprowadzić nowy wątek, ważny dla fenomenologii Romana Ingardena. Chodzi mianowicie o uniwersalizm i uniwersalistyczność. Pisząc po niemiecku, rozmawiając z odmiennymi filozofami, artystami, rozumiejąc studentów, Roman Ingarden stale potwierdzał, szczególnie po II wojnie światowej, w czasach socjalizmu, właśnie uniwersalistyczność swojej, że tak powiem, duszy fenomenologicznej. I Norwid idzie w kierunku modernizmu. No owszem, kocha Chopina, ale nie za to, że jest kresowy, bo kresowy nie jest. Nie za to, że jest mesjanistyczny, bo tak jak Norwid, nie godzi się na mickiewiczowski mesjanizm. I nie za to, że chce zabijać za wszelką cenę, bo tak jak Norwid jest umiarkowanym pacyfistą. Wyjeżdża przed powstaniem listopadowym, no a po powstaniu listopadowym niejednokrotnie utożsamia się z niektórymi sądami ostrożnymi wobec możliwości wygrania tego wielkiego konfliktu z Rosją. Ale elementem owego uniwersalizmu, tak jak u parnasistów i tak jak w ogóle w poezji modernizmu, jak u Leopolda Staffa, jest mitologia grecka. Ale mitologia nie tyle ze względu na czynnik wiary, ile podkreślam, ze względu na czynnik estetyczny. I tu znowu Norwid, nie wiedząc o tym, wyciąga rękę ku Ingardenowi. Chopin, podobny do strusiowego pióra, którego ruchy są chwiejne, Chopin, no tak bardzo syntetycznie jak u Wagnera, upodabnia się do klawiatury, że w pewnej chwili nie wiadomo już, co jest czym. Bo tak jak u impresjonistów, tożsamość Chopina, tożsamość dźwięku i tożsamość sensu właśnie fenomenologicznie składają się na jedną delikatną tkankę wartości estetycznej. Czwarta część. I oddam głos mojemu współkomentatorowi. A w tym, coś grał i co zmówił ton, bo tutaj przecież muzyka przemawia. No ale nie jest to napór metafizycznych treści. Ona przemawia jako wartość. Przemawia poprzez piękno, które pamiętamy, na to jest, by zachwycało. Dopiero później jest na to, by się zmartwychwstało. Prometidionie. W tym coś grał, co zmówił ton, choć inaczej się echa ustroją, i gdy błogosławiłeś sam ręką swoją wszelkiemu akordowi, a w tym coś grał, była taka prostota doskonałości peryklejskiej, jakby starożytna, która cnota w dom modrzewiowy wiejski wchodząc, rzekła do siebie: odrodziłam się w niebie. No przecież to jest poznanie typu fenomenologicznego. Poprzez dzieło sztuki, poprzez dźwięk obcujemy z wartościami wyższego rzędu, z wartościami metafizycznymi. Co robi Chopin? Gra? Nie! Znowu syntetycznie zastępuje duchownego. On błogosławi. Czemu błogosławi? Akordowi. A to wartość muzyczna. Niewiarygodne przenikanie się sensu i łączenie ze sobą zjawisk, które jeszcze
dla romantycznych poetów były może zanadto odległe, mogły kojarzyć się z późniejszym surrealizmem. No ale i Norwid, i surrealiści, o których chciałbym jeszcze wspomnieć, współtworzą jedną wielką sztukę okresu szeroko rozumianego modernizmu. Ten dom modrzejowy wiejski w ujęciu fortepianu Chopina autorstwa świętej pamięci Stanisława Makowskiego to ten rodzinny dom Norwida w Głuchach między Wyszkowem a Radzyminem. On rzeczywiście był modrzewiowy. I z tego względu Norwid tu, który ucieka od biografizmu, bo jak parnasiści dąży do obiektywizacji własnego ja, do tego samego dążył Max Scheler, szukając tego, co jest w człowieku uniwersalne, co jest wspólne ludziom w ogóle, co jest wspólne ludziom dobrym, a co łączy ludzi złych. Ciągle ten wątek uniwersalistyczny pojawia się w myśleniu modernistycznym na rzecz opisania rzeczy, powtarzam, ale świadomie, w imię autentyzmu tego opisania. Bo co wypowiedział Norwid w wierszu programowym do Vademecum, którego fortepian Chopina stanowi finalny nieomalże element? Ano powiedział: ponad wszystkie wasze uroki, ty poezjo i ty wymowo, jeden wiecznie będzie wysoki, odpowiednie dać rzeczy słowo. Czyli była to manifestacja greckiego mimetyzmu, raczej godnego realizmu literackiego albo późniejszej literatury, a manifestacja niegodna romantyzmu, który z natury nie interesował się rzeczą, tylko duchem, stanami duchowymi. Owszem, Ingarden mówi o pewnym pograniczu, o pograniczu sfery ducha i sfery materii. Ale chcę zwrócić na jeden istotny czynnik w jego rozumowaniu. Mianowicie, tak jak Husserl, zdaje się on mówić w poznawaniu dzieła literackiego, że dzieło jest zależne od naszej świadomości, że pewna nić łączy książkę z naszym czytelniczym, że tak powiem, sercem, no a i książka, i nasze serce łączą się z kolei z treściami, które mają być wyrażone. A wszystko to przechodzi przez właśnie filtr uschematyzowanych wyglądów. I tu mamy tę dobitność wyglądów u Norwida, już kończąc tę część mojego wystąpienia. Mamy mianowicie rękę antyczną, bo alabastrową, mamy rękę marmurową. No i mamy ożywiającego postaci Pigmaliona. Przywołany tutaj mit. I mamy strusia, bardzo charakterystyczne zwierzątko, które także implikuje określone treści. No i mamy wizję rzeźbienia. Jak Państwo wiedzą, w romantyzmie rzeźba się właściwie nie zaznaczyła ze względu na prymat duchowości. A u Norwida w owym programie godnym Husserla to się nazywało Zurück zur Sache u Husserla, czyli powrócić do rzeczy. U Norwida to słowo rzecz pojawia się w różnych zestawieniach i to jest w moim odczuciu już premodernistyczny czynnik, który łączy go właśnie z tą kategorią cór Zachę i w ogóle z kategorią Zachę, z kategorią rzeczy, by dopuszczać metafizykę,
o tyle, o ile dana sytuacja tekstualna na to pozwala. Proszę Państwa, profesor Żońca słusznie oprotestowuje ideę bezwzględnego wpisywania wiersza Norwida razem z jego tajemnicą, tą magicznością chociażby muzyki, w teorię dzieła Ingardenowskiego. Ale z drugiej strony chcę, żeby Państwo zauważyli, że owe cytaty, które przywołujemy, jeżeli czyta się je w pewnego rodzaju porządku, bronią swojej struktury. Panie profesorze, broni Pan idei magii wiersza Norwidowskiego doskonale wiem z jakiego powodu. Migotliwości. My bardzo często mówimy, że wiersz Norwidowski jest migotliwy znaczeniowo. A kiedy mówimy o teorii Ingardena, zapewne w nas, literaturoznawcach, rodzi się obawa, czy owa teoria z warstwowym uprzywilejowaniem jakichś progów tekstu, czy ta teoria jest w stanie odzwierciedlić migotliwość norwidowskiego wiersza? Dlatego pan profesor wskazuje na Strusia, na rzeźbiarza, na Pigmaliona, na Chopina jako figurę w nieustającej metamorfozie tego utworu. Ale zwróćcie Państwo uwagę na cytat, który jest przedmiotem tutaj naszego roztrząsania. Jeszcze raz go przeczytam. Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku, którego ręka dla swojej białości alabastrowej i wzięcia i szyku i chwiejnych dotknięć, jak strusiowe pióro, mieszała mi się w oczach z klawiaturą ze słoniowej kości. Proszę Państwa, mowa tu przede wszystkim o ręce, tak delikatnie dotykającej tafli fortepianu, że mamy wrażenie, jakby owej tafli, klawiszy fortepianu, muskało niewyraźne strusiowe pióro. Jeżeli czytać w kolejności te obrazy, nie rzędem wyglądów uschematyzowanych, ale tego, jaką determinują sytuację liryczną, okaże się, że ta sytuacja ma swój rodzaj wewnętrznego uporządkowania. Migotliwość jest jednak ważnym aspektem wiersza Norwidowskiego i obawy o to, czy teoria Ingardena to odzwierciedli, są słuszne. Podam Państwu pewien przykład obrazu Norwida, który niezwykle trudno wyobrazić sobie w warstwie wyglądów eschematyzowanych i w warstwie przedmiotów przedstawionych. To jest fragment wiersza Klaskaniem mając obrzękłe prawice. Wiersz, który otwierał cykl Vademecum. Proszę Państwa, tam, jeżeli może ktoś z Państwa ma ten wiersz w żywej pamięci, pamiętają Państwo fragment dotyczący starego obyczaju. Czy pamiętają Państwo taki fragment? Co tam się dzieje? Zawadziłem obyczaj, zawadziłem. Nieraz obyczaj stary, dokładnie panie profesorze, nieraz obyczaj stary zawadziłem z wyszczerzonymi najutrznie zębami, odziewający się na głowę pyłem, by noc przedłużył, nie zerwał ze snami. Co to jest, proszę Państwa? My nie potrafimy sobie tego zwizualizować ani w sferze wyglądów uschematyzowanych, ani w sferze przedmiotów przedstawionych. A jednak jakaś praca aktów mentalnych się rozpoczyna. Jeżeli zawadziłem obyczaj stary z wyszczerzonymi najutrznie zębami, to ja często na zajęciach ze studentami, panie profesorze, mówię, że wyobrażam sobie psa oszczekującego dzwony jutrzni pańskiej, wzywających w kościele wzywających do jutrzni. Tak? Ten pies, obyczaj stary porównany jest do psa, który oszczekuje dzwony jutrzni. I tutaj w jakiś sposób staram się sobie to wyobrazić. Oczywiście ten obraz psa nie trwa długo, bo jeżeli ów pies wers później odziewa się na głowę pyłem, by noc nie przedłużył, zerwał ze snami, to już nie jest pies. To jest już coś personifikowanego, to jakby człowiek, skoro odziewa się pyłem. Odziewanie się to nie jest cecha właściwa zwierzętom. Ten zwierzę staje się człowiekiem, może żebraczką, która tak jak nasuwa kotary chusty, aby uchronić się przed pyłem, tak uchronić się przed zimnem, tak ona nasuwa zasłonę pyłu na twarz. A więc oszczekujący dzwony jutrzni pies staje się żebraczką. Żadna z podstawy tej metafory nie zostaje w wierszu ujawniona. Wiemy tylko, że tym jest obyczaj, czyli nie wiadomo czym, co oszczekuje jutrznie i co odziewa się na głowę pyłem. Dla mnie to pies i żebraczka, ale to jest jeden z takich przykładów, gdzie obrazowanie Norwida jest tak subtelne, tak finezyjne, że nie damy rady tego przedstawić w sposób nierozstrzygalny, próbując budować wyglądy uschematyzowane czy przedmioty przedstawione.
Ja chciałbym, panie profesorze, tylko ogółem powiedzieć, że te problemy z wizualizowaniem sobie norwidowskich metafor to jest coś w rodzaju problemu na linii tych dwóch warstw, że kiedy my mówimy wyglądy uschematyzowane, nie mówimy całej prawdy, tak naprawdę dochodzi do zakłócenia między dwoma tu istotnymi warstwami, wyglądów uschematyzowanych ręka Chopina i przedmiotów przedstawionych, czyli ręka niczym strusie pióro. Tu coś nie gra, znaczy tu akurat grało, ale w klaskaniem mające obrzęgłe prawice jest problem, jest zakłócenie tych warstw. Nie wiem, czym jest zwyczaj. Na początku wydaje się istotą animalną, bo oszczekuje, a potem istotą personifikowaną, bo odziewa się na głowę pyłem. Panie profesorze, bardzo proszę. Roman Ingarden, jakkolwiek nie był wielkim miłośnikiem liryki francuskiej, wspomnimy o tym jeszcze ze względu na możliwość czytania przez niego wykładu w Owiniuszu Słowackim, bądź nie, możliwość czytania Norwida, bo naturalnie taką możliwość miał. Był jednak świadom, sądzę, tego wielkiego osiągnięcia francuskiej poezji. Chodzi nie o wyglądy uschematyzowane, ale chodzi o wyglądy syntetyczne. Bo wydaje mi się, że w tym była teraz rzecz, w tym cennym do powiedzeniu. I to jest ogólnie mówiąc zjawisko, które można łączyć z synestezją romantyczną, ale ono równie dobrze może być traktowane właśnie jako już modernistyczna synteza różnych czynników przedmiotowych, obrazowych, semantycznych oraz czynników muzycznych, bo uświadomiono sobie, kończąc ten wątek, że przedmiot materialny każdy, nie tylko skrzypce, lira, fortepian, każdy przedmiot materialny gra. No mało tego, pożytkując osiągnięcia romantyzmu, a wyciągając konsekwencje z doskonalenia się narzędzi optycznych w drugiej połowie XIX wieku, a to był gwałtowny pochód, no uświadomiono sobie, że gra kosmos, że to jest wielka orkiestra. Notabene mogą państwo posłuchać teraz, bo już są nagrania, posłuchać jak burczy kosmos i to znowu no, zależy od miejsca w galaktyce. Ta muzyka się zmienia. A zatem podział na przedmioty określonego rzędu okazywał się umowny. Przedmioty materialne, i to jest wielkie osiągnięcie poezji Norwida, bo ona pierwsza w tym uczestniczy, przedmioty materialne syntetycznie łączą się ze sobą, no i łączą się z tym, co stanowi pierwiastek metafizyczny, nie wielką globalną metafizykę ducha, absolutnie. To są już teraz jedynie pierwiastki, drobne elemenciki. Można się uprzeć, że Wilhelm Schelling, formułując swoją filozofię sztuki, a Witkacemu była bardzo bliska, bo wziął od Schellinga kategorię jedności w wielości, o której tu notabene mówimy teraz, że on już zapowiedział te modernistyczne subtelności. To jest trudne do rozstrzygnięcia. Niewykluczone. Panie profesorze, ale to jest bardzo istotne, że pozycja, z której pan argumentuje, jest pozycją historyka literatury. To znaczy, jeżeli Ingarden w tym momencie zastrzegał, że buduje teorię w separacji od treści historyczno-literackich, to nagle przyłapujemy go na tym, że nie wszystko da się wyjaśnić w separacji od treści historyczno-literackich, bo tak naprawdę, jeżeli my nie zrozumiemy, że tu mówi kosmos, że jakaś jest podstawa wyobraźni wszystkich metafor, kosmos, który tworzy syntetyczne obrazy, syntetyczne dźwięki, to wiedza, którą czerpiemy z jakiegoś wycinku historia literatury, parnasizm, symbolizm, to nie zrozumiemy. Czyli krótko mówiąc, nie wystarczy samo indywidualne doświadczenie lektury, nieważne jakie by były te kompetencje, potrzebna jest intelektualizacja historyczno-literacka tego doświadczenia. Krótko mówiąc, Ingarden nie do końca ma rację. Są przykłady takich metafor, gdzie nie drgniemy, nie będziemy potrafili sobie zwizualizować sytuacji lirycznej, jeżeli nie mamy perspektywy historyczno-literackiej. Proszę państwa, to nie jest tak, że szacowna biblioteka nasza zorganizowała to spotkanie po to, abyśmy po prostu rocznicowo coś powiedzieli o Ingardenie.
nie w tym rzecz. Biblioteka w pełni zdaje sobie sprawę z tego, że Roman Ingarden bywa także przedmiotem sporów naukowych, intelektualnych, humanistycznych. No, choćby kwestia faktu, że jego prace po niemiecku, na przykład Intuition und Intellekt, to jest z 21 roku, to ukazywały się dopiero po II wojnie światowej, w 1963 roku. Albo Essentiale Fragen, czyli pytania podstawowe bądź pytania esencjalne, no dopiero 2 lata po śmierci Ingardena, w roku 1972. Dla niektórych Polaków w ogóle tutaj Ingardena na terenie tych rozważań nie było. I nie dziwi nas to, co dziwiło wielu Polaków po opublikowaniu listów Witkacy Ingarden. Nie dziwi nas to, że dla Witkacego Ingarden był bardziej ontologiem, czy też epistemologiem, niż estetykiem, czy teoretykiem literatury. Nie o to chodzi, że Witkacego specjalnie teoria literatury nie interesowała. Zostawił przecież wspaniałe powieści, Pożegnanie jesieni, jedna z absolutnie najważniejszych okresów międzywojennego. I w chwili spotkania wiedział już Ingarden o tym, że nowe formy w malarstwie z 1919 roku mają dobre przyjęcie. To było 5 lat po ukazaniu się. Witkacy był wtedy właśnie na fali swojego powodzenia. I wielokrotnie portretując Ingardena, wyraził jednak wielkie uznanie, bo jemu, Witkacemu, który czytał po niemiecku, nie przeszkadzało to, że można, będąc w istocie Polakiem, Polakiem żydowskiego pochodzenia, ale Polakiem, filozofować po niemiecku. To nie był język naszego sąsiada, z którym należy się kłócić. Nie. I tu znowu wracamy do osoby Chopina, która jest elementem uniwersalizmu, i Francuz, i Polak jednocześnie, i uwikłany w geny żydowskie, i w kulturę Kujaw, i uwikłany w Madame de Stael Północ, czyli syntetyczna osobowość. I w moim odczuciu Roman Ingarden był takim właśnie syntetycznym modernistą i syntetycznym fenomenologiem, ale to już była konieczność, a zmierzam w ten sposób do pokazania Państwu przykładu słabości, które nakłada się, które wiąże się z koncepcją Romana Ingardena. Z książki Kategoria komparatystyki wyciągnę prezentację Edwarda Kasperskiego właśnie teorii dzieła literackiego. Cytat. Wyznaczniki ustalone przez Ingardena dla dzieła sztuki literackiej zabudziły, a zawodziły, ponieważ odnosiły się do wyobrażeń o literaturze przyjętych okolicznościowo przez filozofa i następnie teoretycznie spetryfikowanych, nie odnosiły się natomiast do giętkich, akurat brzydkie słowo, giętkich i zmiennych faktów literackich, podlegających kryterium estetyki i poetyki, powstających w trybie fantazjowania, fikcji, gry słownej. Edward Kasperski jest także norwidologiem, tak jak wskazał, że teoria Ingardena jest wyłącznie protezą w badaniach literaturoznawczych, w praktyce literaturoznawczej, tak też był chyba dość sceptyczny, panie profesorze, co do wykorzystywania metod ingardenowskich w czytaniu wiersza Norwida. W książce Trudny Norwid znajdą Państwo cytat taki z Kasperskiego. Jak miała się bowiem wiodąca w swoim czasie teoria dzieła literackiego Ingardena do utworów Norwida? Znak zapytania. Czy rzeczywiście ingardenowskie twierdzenia o budowie dzieła literackiego wyjaśniały cokolwiek z twórczości autora Kwidama?
Kolejny znak zapytania. Nie muszę Państwa przekonywać o tym, że były to pytania o charakterze retorycznym. Bezmownie Kasperski odpowiadał na nie, nijak się nie przyczyniły. Nie były twórcze. Natomiast trzeba powiedzieć, że sądów w norwidologii na ten temat jest co najmniej kilka. Bardzo silna w badaniach tekstu norwidowskiego była szkoła jakobsonowska. Szkoła, która zaowocowała pracami z zakresu pracowni słownika języka Cypriana Norwida. Bardzo często analiza tekstowa utworów Norwida. Grażyna Halkiewicz-Sojak wskazuje, że Ingarden to może jakaś furtka, jakiś sposób odczytania Norwida na nowo. Trzeba jednak powiedzieć, że jej nadzieje nie są zweryfikowane do dzisiaj. Wyłącznie jedna praca na ten temat Beaty Romanowskiej, Ingardenowska lektura wielkich słów, dowodziłaby tego, że próby tego rodzaju są możliwe, ale sama Romanowska w tym eseju mówi, że nie była w stanie wyodrębnić wszystkich warstw Ingardena, dzieła literackiego, w tym utworze Norwida Wielkie Słowa. Nie była w stanie, no to już jest fundamentalne niedopracowanie z racji niemożności, to nie jest oskarżenie pod jej adresem. A z drugiej strony pisze Romanowska, nie była w stanie oddzielić sądów od quasi-sądów, a więc czegoś, co charakteryzuje fikcję dzieła literackiego, w tym fikcję wiersza. To u Norwida było rozmyte, tak jak nie dało się wyłonić wszystkich warstw i w sposobu współpracy tych warstw ze sobą, tak samo nie dawało się oddzielić sądów od quasi-sądów. Więc na początku, panie profesorze, mamy wielkie nadzieje, że ta metoda nas zrewitalizuje, odświeży, a potem praktyka pokazuje, że w połowie drogi zastygamy w poczuciu bezsilności interpretacyjnej. Zwróćmy uwagę, że o ile romantyczna na przykład komunikacja literacka mogła się dokonywać w sposób schematyczne, o tyle komunikacja w drugiej połowie XIX wieku, w latach 60. i 70. tego typu nie była już możliwa. Zmierzam do wskazania na to, że jeżeli Norwid mówi, byłem u ciebie w te dni przedostatnie, to nie jest tak, że czytelnik nie ma możliwości sprawdzenia, u kogo Norwid był i kim był, czy miał obcięte nogi, czy też miał na bilet można było pociągiem już dojechać. Wtedy jeszcze nie, ale z Ivry można było do Paryża, do centrum dojechać już pociągiem. Czy miał możliwość odwiedzenia Chopina, czy nie? Wobec tego sądy od quasi-sądów się tu jednak różnią. Jeśli Chopin podobny jest do Orfeusza, to jest to quasi-sąd. Ale jeżeli Norwid mówi, że był u niego, to nie jest to quasi-sąd, to jest sąd. I właśnie intencjonalność literatury i fakt, że czytelnik również musi być empatyczny i wnikając w dzieło, musi brać różne czynniki warunkujące znaczenie, wszystko to uprawomocnia koncepcję Ingardena. Ale przygotowałem dla Państwa, kontynuując jeszcze wątek ten negatywny, owe zarzuty pod adresem Ingardena, jeden wiersz wybrany z tomu liryki dadaistycznej, to Paul Éluard, a wiersz się nazywa Po pierwsze i krótkie fragmenty, cytuję, ziemia niebieska jest jak pomarańcza, ona z obrączką ślubną ust osy kwitną zielono. Jucznia ozdabia szyję sznurem błyszczących okien. Miła, jeśli chcesz ucieleśnić moje pragnienia, złóż wargi w niebie, a swych ramion falowanie wokół mnie, jak płomień, moje sny są na jawie. Widzimy tutaj, że nie mamy ani niebieskich pomarańczy, ani os kwitnących na zielono, ani nie można u szyi powiesić sobie kilku okien. Czyli wiersze dadaistyczne, zakładający surrealistyczną wykładnię rzeczywistości, nie odnosi się do koncepcji Ingardena. Czy naprawdę tak jest? No właśnie.
Czy, proszę Państwa, jeżeli mówimy, że Sherlock Holmes mieszka na Drummond Street 24, to odwołujemy się do rzeczywistego Drummond Street 24 w Londynie, czy do fikcyjnego, sfikcjonalizowanego Drummond Street, na którym mieszka fikcyjny Sherlock Holmes? Czy gdyby rzeczywiście istniał prawdziwy Sherlock Holmes, mieszkał na prawdziwym Drummond Street, to czy to odnosiłoby się do rzeczywistości utworu Sherlock Holmes, Artura Conan Doyle'a? W żadnym wypadku. Ingardenowi nie chodzi o zgodność faktu literackiego z rzeczywistością. Nie interesuje nas świat tak, jak przejęty jest z rzeczywistości. Quasi sądy Ingardena zakładają coś, co nazywa Ingarden areferencjalnością, czy referencjalnością zawieszoną. Referencja to odnoszenie faktu literackiego do rzeczywistości. To ulega zawieszeniu, więc surrealizm jest możliwy. Problem w teorii Ingardena jest wtedy, kiedy nie potrafimy sobie wyobrazić sytuacji lirycznej, którą poeta rysuje. A więc jakby Ingarden, panie profesorze, już oddaję głos, jakby Ingarden nie zakładał, że w tych warstwach coś się może poknocić, że powiem brzydko. Jakby utopijnie zakładał, że istnieje płynne przechodzenie z warstwy do warstwy. Gdyby Ingarden założył, że warstwowa budowa dzieła literackiego to także spiętrzenia, napięcia, przepięcia, przeskoki ładunku, rozstroje tych warstw, kiedy na przykład czegoś nie potrafimy sobie wyobrazić, obarczamy odpowiedzialność za to rozstrojem warstwy schematów od warstwy przedmiotów przedstawionych i rozumiemy. Ale Ingarden założył utopijnie, że przejście między tymi warstwami jest płynne. Dlatego mamy poczucie czasami, że to postawa naiwna, albo że do niektórych tekstów i ich niezwykle osobliwego obrazowania nie możemy tego wykorzystać. Bardzo proszę. Jest zatem, już zwolna finalizując, pewien czynnik utopijności, ale równie dobrze można by nazwać czynnikiem teoretycznym. Mianowicie Roman Ingarden jako pierwszy w polskiej kulturze podjął się niewiarygodnie trudnego zadania. Chciał opisać sytuację estetyczną. Chciał opisać cały konglomerat różnorakich zjawisk. A jest to przecież bardzo trudne, ale zasługa jego właśnie wiąże się z tym, że stałym tłem była estetyka. Czyli wszystkie tu kompetencje czytelnicze powinny wchodzić w grę. I również w grę powinna wchodzić szelerowska empatia. To znaczy, jeżeli czytelnik otrzyma pod przymusem do ręki książkę, jeśli minister edukacji narzuci na przykład komuś jakiś tekst słuszny ideowo, ale nie będzie się on podobał w istocie uczniowi, to może uczeń powiedzieć, ja nie współpracuję, ja nie rozumiem, ten tekst jest odrzeczny. Koniec, kropka. Ale jeżeli, i tu znowu cytujemy tę niedocenioną, niewiarygodną rozprawę Norwida z 60 roku, czyli koło 60 lat, no nieomal 60 lat, tutaj jest różnicy. Gdy Norwid już po szelerowsku i fenomenologicznie mówi, cytuję, czytelnik powinien współpracować. A czytanie im wyższych dotyczy rzeczy, tym indywidualniejsze jest. Proszę Państwa, istota i formy sympatii, im głębiej wnikamy w jakiegoś człowieka, tym jest on jest dla nas bardziej indywidualny i bardziej niezastępowalny. Okazuje się więc, że sama ta tradycja modernistyczna, nieomal strukturalistycznie, zawiera się w tej samej przestrzeni przywileju. Trzeba zakładać, że czytelnik jest otwarty na sensy zawarte w danym utworze, że czytelnik chce podać rękę pisarzowi i że te poszczególne bloki, pisarz, dzieło i odbiorca posiadają własne jakby mikroobszary autonomii.
W tym sensie jest możliwe przenikanie się poszczególnych warstw i są według mnie możliwe właśnie odczytania syntetyczne, a te odczytania zarzucające formalizm owej koncepcji wydaje mi się są sprawą no, pewnego typu nieżyczliwości, parafrazując Norwida, kiedy czytelnik nie chce współpracować z dziełem literackim i in spe również z nadawcą, lirykiem, poetą. I finalnie już zapytajmy wobec tego o ową metafizykę fenomenologiczną, bo sugerowałem, że Ingarden jest w istocie bliższy myśleniu typu materialistycznego niż się sądzi. Ceniąc ową zachę, res, ceniąc rzecz, Ingarden podkreślał, będąc jednak umiarkowanym idealistą, że nasze obcowanie z wielkimi wartościami jest nam najpierw obcowaniem z tymi wartościami mniejszego rzędu. To obcowanie z drugim człowiekiem, jak u Sorena Kierkegaarda, nie tylko w jego albo-albo. I jest to w ogóle jeden wielki program kulturowego i artystycznego dialogu. I my musimy traktować siebie, no nie jak Mickiewicz na Juda Haskale ojczyznę, albo Konrad na Mont Blanc, musimy traktować siebie jako mikroelement wielkiej, literackiej, estetycznej oraz kosmicznej komunikacji. I tylko tego typu otwartość nasza poznawcza gwarantuje pozytywny efekt fenomenologiczny. A jeżeli chcemy zdać się na hermeneutykę, owszem, mamy do tego prawo, mamy prawo zakładać, że interpretacja jest nieskończenie spontaniczna, niemniej nie możemy nie doceniać pierwszej naukowej próby opisania tego, jak rodzi się wartość estetyczna. Bo powiadam, teoria literatury jest jedną z warstw tu rozumowania. To jest także rozumowanie dotyczące piękna i owa nić Elsenberg. Ingarden uświadamia, ale także nić Karol Liebelt, bo nie wspomnieliśmy o podstawie romantycznej estetyki. Wszystkie te nici są tylko przyczynkiem do pewnej nowoczesnej, podkreślam, wizji teorii komunikacji i potwierdzają, że o ile myśl romantyczna była właśnie poświęcona dziejom, historii, geniuszowi, o tyle tu prymatem jest konkretna rzeczywistość lektury. Bo my nie tylko czytamy książki, ale książki uczą nas czytać świat. I książki uczą nas czytać wartość. Ona nie leży tak po prostu na stole. Bardzo dziękuję panie profesorze za ten głos. Podsumowując z mojej strony, proszę państwa, ale kontynuując też głos pana profesora, być może błędem systemu ingardenowskiego była elitaryzacja czytelnika, obciążenie go tak wieloma kompetencjami, bez przyznania mu pewnej porcji wolności lekturowej. Kiedy myślimy o problematyzacji przejść pomiędzy warstwami, mamy poczucie, że brakuje nam w systemie Ingardena narzędzi, aby owe kłopoty z czytaniem zrekapitulować. My albo bezwzględnie musimy realizować wyglądy uschematyzowane i przedmioty przedstawione, albo nie. Nie ma czegoś, co moglibyśmy nazwać sproblematyzowaniem drogi od jednej warstwy do drugiej. Gdyby wraz z tymi wyśrubowanymi kompetencjami, które do nas interpretatorów należą, doszła jeszcze porcja wolności interpretacyjnej. Wolności, podkreślam, nie anarchizmu, na który się powoływałem. Ingarden byłby sugestywny, być może także dla dekonstrukcji
postmodernistów i postmodernistów, którzy przecież także rekrutowali się spośród dwudziestowiecznych fenomenologów, jak Joseph Hillis Miller na przykład. Chciałem zwrócić Państwu na to uwagę, a jednocześnie zaznaczyć, że tak jak podkreśla profesor Żońca, powinniśmy aspekt teorii dzieła literackiego odczytywać jako teorię dzieła sztuki przede wszystkim, a das literarische Kunstwerk interpretować jako o literackim dziele sztuki, a nie o dziele literackim. Bo Kunstwerk, jak wskazuje profesor Żońca, to w pierwszym rzędzie dzieło sztuki. I mówimy o literackim dziele sztuki. Przede wszystkim o wartościach estetycznych i artystycznych, dla których literatura jest medium. To dla Ingardena wydawało się nadrzędnym zupełnie interesem poznawczym. Potem jeszcze słowo sobie pozwolę Państwu o Schellerze. Oddaję głos profesorowi Żońcy. Kończąc to, co chciałem Państwu przekazać, zwracam uwagę, że myśląc proeuropejsko, Das Literarische Kunstwerk z 1931 roku to jest jedno z nielicznych w ogóle polskich dzieł artystycznych, uwzględniając i naukowych, uwzględniając także teksty romantyczne, uwzględniając Szymborską, Liberę, Olgę Tokarczuk, jeden z nielicznych tekstów, jakie naprawdę osadziły się w tradycji niemieckiej. I Husserl Studies od 1984 roku ukazujące się to potwierdzają. To jest europejskiej klasy filozof. To jest świadomość humanistyczna godna takich nazwisk jak Tadeusz Kotarbiński, też notabene matematyka i wymiar ilościowy były mu bliskie. Jak Władysław Tatarkiewicz, przede wszystkim historyk literatury. Jak Leszek Kołakowski po II wojnie światowej. A jednocześnie jest to ktoś, kto jest dla Henryka Elzenberga jako fachowego estetyka partnerem par excellence. Jednocześnie potrafi kontaktować się z takimi jak, no tu bardzo rzadko, a jednak, Leon Chwistek, formista, albo wspomniany tutaj wręcz przyjaciel, co korespondencja potwierdza. Mam na myśli jedną z największych osobowości okresu międzywojennego, dwukrotnie już wspomnianego Witkacego. Jednocześnie ktoś, kto tłumaczy Krytykę czystego rozumu Immanuela Kanta i to tłumaczenie oceniane jest bardzo wysoko i ktoś, kto już na koniec opatruje medytacje kartezjańskie Husserla, jedno z najtrudniejszych dzieł w historii filozofii przetłumaczone przez Andrzeja Weissa, tak wyrafinowanym komentarzem, że dla wielu zajmujących się filozofią, no to są rozkładające, mówiąc potocznie, sądy na opadki. Bo Ingarden uświadamia to, jak dalece umowne są określone sądy w tłumaczeniu. Rozumiemy, jaka jest funkcja uniwersalizmu wtedy. Pewnych kategorii fenomenologii, no nie dało się po prostu po polsku zrealizować. I mówi między innymi, no muszę dodać, że nie rozumiem tego dodatku wtrąconego między myślniki. No to trzeba by uznać przy lekturze tekstu, że nie wiadomo o co tutaj chodzi. No coś niewiarygodnego. To jest również analityk. To jest bardzo inteligentny interpretator tekstu filozoficznego i ktoś, kto potrafił wnikać w wartość. Z tej racji podziwiamy, że i po II wojnie światowej potrafił się na Uniwersytecie Jagiellońskim odnaleźć, że prowadził wartościowe zajęcia i że walnie współtworzy dzisiaj polską kulturę literacką, polską kulturę filozoficzną i że jest właśnie elementem europejskiej świadomości humanistycznej.
Proszę Państwa, wielokrotnie przywoływany był Max Scheler, profesor Żońca cytował istotę i formy sympatii. Ja, proszę Państwa, w związku z ostatnimi słowami profesora, chciałbym zwrócić uwagę na tekst Metafizyka i sztuka Schellera, bo właśnie w tekście Metafizyka i sztuka znajdą Państwo coś, co bardzo przypomina kategorię ingardenowskich jakości metafizycznych. A więc tego, co można by było nazwać tą szczytową formą albo szczytowym momentem warstwowo-fazowego poznawania dzieła literackiego. To odsłanianie się jakości metafizycznych i występowanie w tym długim, nieskończonym ogonie, cieniu, który tam do samego końca jakby się duplikuje. Te jakości metafizyczne, mówi Ian Garden, są szczytem poznania dzieła literackiego. Max Scheler w cytacie, który Państwu zaraz zacytuję z Metafizyki i sztuki, mówi o tych samych wartościach, ale w sposób, który nie angażuje terminologii literaturoznawczej. Zobaczycie zatem, jak tego rodzaju refleksja może funkcjonować, gdy mowa o dziele sztuki w ogóle. Cytat z Metafizyki i sztuki. Jakości metafizyczne, to jak mówi Scheler, spełnione bez reszty struktury i związki istotnościowe świata, ba, choć było ich spełnienie czystsze, bardziej bezpośrednie niż w naszym świecie rzeczywistym. A więc ingardenowskie jakości metafizyczne to u Schellera rzeczy czystsze niż w świecie rzeczywistym. Coś, co można by nazwać strukturami, związkami istotnościowymi świata, pozbawionymi ich akcydentalnego dziania się tu i teraz, w czymś, co można by nazwać losowością teraźniejszości. Może tyle, panie profesorze. Jeśli chciałby pan coś jeszcze do tego cytatu z Schellera dodać, bardzo proszę. Jeśli nie, czekamy na państwa głosy, opinie, pytania. Podczas ubiegłego panelu, proszę państwa, zapisywaliście państwo pytania do nas na czacie. Możemy powtórzyć tę metodę tym razem. Oczekujemy na państwa pytania, będziemy je z profesorem odczytywać na głos. Proszę o zapisywanie, a ja oddam jeszcze panu profesorowi głos, bo to zapisywanie pytań na czacie przecież może chwileczkę potrwać. Panie profesorze. Nie mamy jeszcze pytań, nie widzimy tutaj. No cóż, chciałem raz jeszcze na koniec podziękować bardzo bibliotece za to jej zaangażowanie, jeśli chodzi o popularyzację wysokich, szlachetnych, dostojnych zagadnień osób. To piękne, szczególnie w obecnej Polsce, która jakoś poniżana jest przez, że tak powiem, los i w wymiarze europejskim, i w wymiarze zdrowotnym. No i także władzą miasta, które współdecyduje o zaistniewaniu tego typu, jak sądzę, szlachetnych wydarzeń. Jest w tym rodzaj samochwalstwa, w tym ostatnim czynniku, a zmierzałem do ukłonienia się po prostu osobom, które współtworzą to wspaniałe ingardenowskie wydarzenie, ale także już norwidowskie i absolutnie na koniec powiem, że jesteśmy niewykluczone, iż pierwszym środowiskiem, które obchodzi w ten właśnie sposób, dyskutując tę rocznicę norwidowską, 200. rocznicę urodzin. Kwintesencja dopiero we wrześniu przyszłego roku, ale już niektórzy myślą o organizowaniu norwidowskich wydarzeń i nam udało się pokazać związek tych dwóch wielkości ze sobą, a nie jest on sprawą humanistycznych oczywistości. To właśnie dzięki pani Hannie, dzięki dyrekcji biblioteki, której z wdzięcznością ogromną raz jeszcze się kłaniam. Dołączam się do podziękowań, panie profesorze.
Bardzo się cieszymy, że to wszystko, co było zamierzone w tym roku Ingardynowskim i Wojtyłowskim, udało się zrealizować, Pani Haniu. Bardzo dziękujemy za Pani determinację, za determinację Pani Marioli, Pani Sabiny, całej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, aby te dyskusje no, przeszły jednak do historii mniej lub bardziej istotnej, dla nas norwidologów bardzo istotnej, ponieważ tak jak mówimy, dołączam się do głosu profesora Żońcy, paralela Norwid Ingarden jest absolutnie niebanalna i zupełnie nieoczywista. Na jakich prawach moglibyśmy te dwie wizje literatury zestawiać? Cieszymy się, że stworzyli nam Państwo w Bibliotece Ostrołęckiej możliwość, aby o tym dyskutować, co więcej utrwalić i przekazać choćby dla siebie, żeby w przyszłości móc do tego powrócić. Dziękuję. Mamy głosy. Profesorze Wiesławie, czy może zechciałby Pan profesor przeczytać jeden, ja przeczytam drugi. Czy widzi Pan czat, Panie profesorze? Nie, bo boję się, że nie umiem zobaczyć. Że... Dobrze, to ja przeczytam. Dobrze. Pani Krystyna, dziękuję za dogłębne zbliżenia osoby Romana Ingardena i zbliżenia epoki romantyzmu z epoką modernizmu jako sfery duchowej. Wiele się rozjaśniło. Dziękuję i pozdrawiam. Bardzo dziękujemy Pani Krystyno, to dla nas bardzo ważne słowa. Pani Maria, szanowny Panie Profesorze, szanowny Panie Doktorze, dziękuję za niezwykłą debatę literacką, dzięki której mogłam oderwać myśli od trudnej rzeczywistości i wzruszyć się pięknem literackiego przekazu. Jesteście panowie mistrzami słowa. Życzę panom sukcesów, dobrych myśli, zdrowia i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Z wyrazami uznania Maria Dłuska. Pani Beata, wykład bardzo ciekawy. Dziękuję. I pani Barbara, widzę, że jeszcze przed nami dziękuję nam jeszcze ktoś, a tu od pani Barbary mamy plik tekstowy. Próbuję go otworzyć, a w międzyczasie możemy się odnieść do tych głosów. Dziękujemy Państwu bardzo. Bardzo wiele to dla nas znaczyło, bo nie jest to proste. To jest ogromne wyzwanie także dla nas, aby tę zdecydowanie jedną z najbardziej skomplikowanych teorii literatury XX wieku przedstawić czytelnikowi nieuzbrojonemu w metodologię badań literackich, czytelnikowi, który oczekuje spotkania z zakresu animacji kultury. To jest ogromne dla nas wyzwanie, ale też wielkie ćwiczenie, trening wewnętrzny, umieć przedstawić Ingardena, tak aby Państwo wynieśli wartość. Dziękując bardzo Pani Krystynie, Pani Marii Dłuskiej, Pani Beacie za te wypowiedzi, chciałem z satysfakcją stwierdzić, bo sądzę, że te wypowiedzi to jakoś cząstkowo potwierdzają, że udało nam się zatracić opozycję Biblioteka Uniwersytet, bo zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudna jest problematyka ingardenowska i jak trudno jest w sposób jasny mówić o fenomenologii. Jeśli naprawdę uważają Państwo, że z tej debaty wynikały jakieś wnioski, nie tylko towarzyskie, ale naukowe, a ja mam wrażenie, że tak właśnie było, to potwierdzają Państwo, że Uniwersytet i Biblioteka syntetycznie, fenomenologicznie stały się właśnie jedną przestrzenią komunikacji, zakładającej, że kimkolwiek bylibyśmy i cokolwiek byśmy o sobie myśleli, łączy nas wartość. Ale ta wartość jest rodzajem zadania, a nie zaś przywilejem dostępnym w każdej sytuacji. I tekst literacki nie jest wartością autonomiczną, on także jest nośnikiem wartości, i ujawnia swoje piękno, dobro i swoją prawdę neoplatońską o tyle, o ile my w sposób dojrzały do owej książki podchodzimy.
czy podjeżdżamy, jak dzisiaj się mówi, bo wtedy jest oczywiście szybciej. Och, już mi się udało. Pani Haniu, dziękuję. Udało mi się otworzyć plik od pani Barbary. Bardzo dziękuję za arcyciekawą, ekskluzywną debatę, za możliwość zajrzenia pod podszewkę fenomenologii, uniwersalizmu i polisemantyczności, także za przywrócenie rangi Toruniowi i pokazanie, jak wielokulturowość może służyć humanistyce, ale uziemienia perypatetyka prawdomówcy pana profesora Żońcy koronawirusowi darować nie można. Panie profesorze, rozumiem, że za tymi słowami kryje się niewymowny żal, że pan profesor nie jest z nami fizycznie obecny. Pozdrawiam, pisze pani Barbara. Pod panią Barbarą jeszcze pani Katarzyna Bednarczyk. Dziękuję bardzo. Ciekawe spotkanie. Więc jest pragnienie, panie profesorze, aby spotkać się z panem profesorem perypatetykiem. Oczywiście. Pani Barbaro, pani Kasiu, z serca dziękuję za te dowody sympatii i oczywiście, że pojawia się w uczestniku debaty jakaś tęsknota podskórna, by zobaczyć Ostrołękę, no i zobaczyć Dolinę Rzeki, o której kiedyś opowiadałem, zestawiając ją z tekstami Staffa, Wiktora Gomulickiego i mówiąc o muzyczności tekstu literackiego. Dziękujemy bardzo wszystkim Państwu. Oczywiście, jeśli Państwo wolicie, to Państwo włączy, tak się stanie. Oddamy Panie Profesorze głos Panu Pani. Tak, ja chciałam bardzo panom profesorom podziękować. To była naprawdę dla nas wspaniała przygoda intelektualna. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że w przyszłym roku, w roku lepszym, tak chyba wszyscy mamy nadzieję, że będziemy mogli organizować już w sposób tradycyjny i kontynuować pracę. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej debacie, za Państwa poświęcony czas, a niedługo zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Życzyć wszystkim zdrowych, pełnych pokoju, radości, świąt. Wszystkiego, co dobre i piękne w przyszłym 2021 roku. Dziękuję bardzo jeszcze raz za udział Panu Profesorów w dzisiejszym debacie. Do widzenia. Przyłączamy się. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Pani Ewa, to wiem, że od Panu. Dziękuję. Do widzenia.